Na Czeskomie doszło do wyjątkowego wydarzenia, ponieważ Anand grał z użytkownikami i było ich 60 tysięcy. Jak do tego doszło? Anand, były mistrz świata, robił po prostu swoje ruchy, a użytkownicy mogli głosować na ruchy czarnego. No i zobaczmy, jak demokracja zadziałała w szachach. Tutaj w partii poszło E5, więc mamy partię angielską. Biały zdecydował się na skoczek C3, poszedł dosyć klasyczny wariant. Skoczki zostały wyprowadzone, no i tutaj biały stawia sobie tego gońca na G2. Tutaj ta cała partia trwała z 3 tygodnie, trochę ponad 3 tygodnie. A może nawet więcej, ponieważ tutaj biały miał 24 godziny na wykonanie swojego posunięcia, no i tak samo użytkownicy sterujący ruchami czarnego mieli 24 godziny, żeby głosować. Poszło goniec B4, goniec G2, roszadka i tutaj biały zdecydował się na posunięcie skoczek D5, tak jak widzicie, to wszystko jest tutaj książkowe. Czarny zdecydował się zaatakować, no to skoczek musiał uciec. No skoczek na H4 jest dosyć kiepsko ustawiony. Łatwo sobie wyobrazić, że pójdzie jakieś D6, zabezpieczenie pola F5, no i wtedy G5 może tego skoczka po prostu zdobyć, więc czarny właśnie D6 zagrał. No i teraz G5 faktycznie wygląda już dosyć problematycznie. Ale no, mając na radarze tę groźbę, to raczej nic złego się tutaj nie stanie. W partii w ogóle nastąpiło dosyć ryzykowne zagranie, ponieważ Anand zdecydował się na zrobienie krótkiej roszady. Tutaj takim standardem byłoby wybicie, wygonienie tego skoczka i D3. No bo biały teraz ma parę gońców, więc biały chce tę pozycję na maksa otwierać i przy okazji ten goniec C1 zabezpiecza pole G5, więc tutaj pion G5 nie jest już groźnym zagraniem, więc tego typu podejście byłoby takim standardem, takim typowym zagraniem, ale w partii poszła właśnie krótka roszada. I tutaj przeciwnicy Ananda mieli dylemat. Bardzo istotne było to głosowanie, czy grać G5 i zdobywać tego skoczka, czy może jest to jakaś podpucha byłego mistrza świata i lepiej w to nie iść. Finalnie zadecydowali, żeby zagrać wieża E8. Natomiast okazuje się, że posunięcie G5 byłoby tutaj rzeczywiście najlepsze. Bo teraz ten skoczek nie ma gdzie uciekać. Anand planował D4. No i tutaj chodzi o to, że po biciu następuje goniec G5. Piękne, co nie? Bo nie ma jak bronić tego skoczka z F6. Ale oczywiście bicie tego skoczka nie byłoby przymusowe. Można by tutaj zagrać posunięcie H6, piona G5 zabezpieczyć. No a ten skoczek dalej nie ma gdzie uciekać. No i przykładowo H3 to można nawet najpierw wybić, uciec sobie tym skoczkiem. No trzeba uważać, żeby tego gońca nie stracić, ale zawsze co najmniej odbije się tego skoczka na H4. No tutaj ciekawe rzeczy się dzieją, bo ten goniec nie ma gdzie uciekać, trzeba grać C5, żeby tym gońcem uciec. Bardzo szalona pozycja. Bardzo szalona pozycja, bo koniec końców ten skoczek ląduje na G2, następuje coś takiego i coś takiego. Więc no to jest ta klasa mistrza świata, że gość potrafi tego typu dymy policzyć, więc zrobienie roszady no Stockfishowi się nie podoba, ale z takiego praktycznego punktu widzenia no to rzeczywiście dosyć ciekawe podejście. Dosyć ciekawe podejście, żeby tego skoczka poświęcać. Dużo różnych motywów taktycznych pojawia się wtedy po stronie białego. No bo król się osłabia. Zawsze jak król się osłabi, to gdzieś tam można ukończyć. Natomiast w partii poszło wieża E8, no i tutaj biały odpowiedział po prostu ruchem B3. Gdyby teraz nastąpiło G5,
zobaczcie, znowu biały poświęca tego skoczka, no to wtedy goniec B2, po biciu odbicie, a jak skoczek ucieka, to wchodzi w ogóle hetman C1. Niewinnie wyglądające zagranie, ale potem jest bicie, A3, goniec ucieka, B4, goniec ucieka dalej i hetman C3. I okazuje się, że nie ma jak bronić tych słabych czarnych pól. No, to jest niesamowite, ale rzeczywiście to hetman C1, no niewinnie wyglądające posunięcie, a zabójcze posunięcie. Więc w partii, żeby nie zostać dojechanym po tych czarnych polach, no to czarny zdecydował się na skoczek E5. I rzeczywiście ta pozycja wygląda bardzo solidnie, no bo trzeba pamiętać, że wciąż ten skoczek podwisa. A strata figury zazwyczaj oznacza natychmiastowo przegraną, więc naprawdę Anand dużo tutaj zaryzykował, ale ma to wszystko sens. Bo wchodzi teraz F4 i F4 zostało zagrane w partii. Po biciu w przelocie, no to skoczek tutaj odbija, no i okazuje się, że G5 to jest po prostu idiotyczne, bo figury czarny nie zdobył, a król się osłabił. Więc to oczywiście nie wchodzi w rachubę. Jedyne sensowne, no to zbić na H4. I to rzeczywiście zawodnicy grający czarnymi wybrali w głosowaniu. Poszło bicie na E5, odbicie na E5, no i teraz E3. No to jest klasa mistrza świata. Naprawdę podobają mi się bardzo takie partie. Tutaj król czarnego jest bardzo osłabiony. No niby prosta rzecz, ale często szachiści zapominają o takich klasycznych zasadach. Skoro król jest osłabiony, no to my chcemy tego króla atakować. To jest istotna kwestia. Więc hetman jest potrzebny do atakowania. Tylko tyle i aż tyle, więc ten hetman rzeczywiście chce tu wkroczyć do akcji. I czarny powinien tutaj bunkrować skrzydło królewskie ruchem F5. Ponieważ teraz po hetman H5 nie ma groźby na F7, więc można sobie pozwolić na bicie na D2. I tutaj tak czy siak są chore dymy, dużo się dzieje w tej pozycji, bo biały nawet może grać król H1 z planem wybicia i wieża G1 i atak po linii G, co wygląda też dosyć groźnie. Natomiast świat, 60 tysięcy zawodników, no, połasili się tutaj na pionka. Nastąpiło hetman bije D5. I hetman bije D5 jest niedobrym podejściem, jest takim łakomym podejściem, ale no ta defensywa czarnego króla jest po prostu zbyt słaba, żeby czarny mógł sobie pozwolić na takie zjadanie pionka. Więc tutaj hetman H5. Anand wkracza do ataku. I tutaj zawodnicy grający czarnymi jeszcze bardziej łapczywie podeszli do tematu, bo nastąpiło goniec bije D2. Kolejny pion został zjedzony. W partii szach król się ewakuował. Jeżeli tutaj odejście na H8, to no można powiedzieć, że to samo, tylko gorzej. Bo tutaj w ogóle goniec E4 wchodzi i po biciu szach szach na F7, no i tam mat w 5 ruchach. Więc król odszedł w tym kierunku, ale to nie wystarcza, żeby się uratować, bo wieża D1. I to jest śliczny obrazek. Ja bardzo lubię tego typu momenty w partii szachów, gdzie figury białego wszystkie są dobrze ustawione. Figury białego pięknie współpracują. I no to jest świetne właśnie w szachach, że to, co jest dobre, zazwyczaj jest też ładne. No i tutaj rzeczywiście ta pozycja białego jest ładna, jest dobra. Te figury no pięknie tutaj atakują z każdej strony. No to jest zawsze taki uroczy obrazek. No i tutaj jeszcze nastąpiła próba nie stracenia tego gońca. Więc poszło hetman A5, żeby tego związania nie było. No i teraz po wieża bije D2 jest mat w 15 posunięciach, co ciekawe.
A to możemy zobaczyć. Wieża bije D2, bo to nie poszło w partii. A jednak w 12 ruchach. To tutaj komputerek, jak się rozgrzał, to coraz lepszego mata widzi. Aha, hetman D6, trzeba hetmana oddać. Szach. Jeżeli król pójdzie tutaj, to jest mat w 6. Jeżeli król pójdzie tutaj, następuje szach, król dalej, szach, wieża E6, bicie na F7, król ucieka, szach, król B5 i hetman C7 i tutaj w 4 ruchach król zostanie zamatowany. No dobra, to ciekawe. Natomiast Anand zagrał hetman H6, co według komputerka nie jest precyzyjne, ale wystarcza do zwycięstwa. Król G8 poszło w partii. No i teraz eleganckie rozwiązanie. Czy było to najlepsze rozwiązanie? Nie było to najlepsze rozwiązanie, ale naprawdę eleganckie uderzenie. Król wybił, nastąpił szach, król E7, nastąpił szach. Jeżeli tutaj ten król chowałby się na G8, no to następuje przerzut tego hetmana w tym kierunku, no i ta wieża jest niebroniona, więc ginie. W partii król E7, szach, król dalsza ewakuacja, szach. No i tutaj partia zakończyła się takim oto matem i tym sposobem pan Viswanathan Anand pokonał 60 tysięcy zawodników za jednym zamachem. Także dajcie znać w komentarzach, czy głosowaliście na jakiś ruch w tej partii, a jeżeli tak, to na który. No i dajcie znać, z kim chcielibyście rozegrać taką partię.